Polski gracz w polskim czołgu w bitwie swojego życia. Moi drodzy, witam was w nadzwyczajnym starciu na mapie Przełęcz. Potyczka w wykonaniu Jonasza Pelna, 50 TP prototyp i to będzie, moi drodzy, bitwa 1 na milion, albo nawet i miliard. To, co tu zobaczymy, na pewno przejdzie do historii. I teraz pozwólcie, że przedstawię sytuację. Bohatera wylosowało na idealnej dla niego zamkniętej mapie przeciwko 8 i 7. Tutaj nie ma za dużo czołgów, które mogą z nami walczyć od frontu, a że mapa jest zamknięta, to nie ma za bardzo jak nas objechać czy też wymanewrować. To są bardzo istotne rzeczy dla 50 TP prototyp. Poza tym, zwróćcie proszę uwagę, że na tej mapie liczy się opuszczanie działa, więc tutaj również w błyszczy mamy 8 stopni depresji, a 10 na bokach i do tego tutaj często dochodzi do wymian strzał za strzał. A że my często będziemy odbijać i do tego strzelamy średnio po 440, to nasza konstrukcja jest idealna pod tą mapę. Poza tym mamy wystarczającą mobilność, aby w razie potrzeby wrócić na bazę, co na tej mapie jest powszechne, więc tak naprawdę można powiedzieć, że bohater jest dla siebie w raju. Także popatrzmy, czy wykorzysta tą szansę. Na razie bardzo dobrze udało się trafić Samuelsem. Teraz będzie druga próba, mierzymy w Skorpiona w bok. Niestety fatalnie trafiamy w sojusznika w F-ale 4202, który wjechał nam pod celownik. No to nie nasza wina, prawda? On tutaj troszeczkę za bardzo się przepycha. A teraz kolejny, już trzeci rykoszet. Mamy okazję, aby przymierzyć w Libertę, ewentualnie Skorpion. No, Skorpiona będzie lepiej trafić, ale no, trafiamy Libertę za 503. Moi drodzy, wielu z was pyta się mnie często, jak grać polskimi czołgami. Na wstępie wypada powiedzieć, że ja już nagrałem omówienie tej linii i tam dawałem rady, które mogą pomóc wam robić nimi lepsze wyniki, ale podstawa to jest grać tak jak tutaj bohater. Zobaczcie, on nie naraża się non-stop na strzał. Polskimi czołgami wyjeżdżacie, aby raz porządnie przywalić i się chowacie. Tak będziecie robili piękne wyniki polskimi czołgami i mam nadzieję, że teraz, kiedy już to widzicie, każdy z was wie, jak tym grać. Jeżeli chodzi o rykoszety, one tutaj są troszeczkę zawyżone, bo faktycznie mierzą w nas często siódemki, ósemki, ale bohater ułatwia sobie też życie, ponieważ wyjeżdża delikatnie pod kątem. Nie za bardzo, ale kontuje swój pancerz. Również pamiętajcie o tym, aby nie wyjeżdżać idealnie frontem, lekko nachylacie swoje płyty pancerza. A tutaj, moi drodzy, mierzymy w garnek Liberté i oczywiście w tak wielki garnek nie da się spudłować. Można powiedzieć, że Liberté ma na wieży drugą wieżyczkę, no bo ten garnek to jest jak druga dodatkowa wieżyczka. No i teraz udajemy się w pogoń chyba za tymi siódemkami, które już tutaj uciekły. Ja tylko nie wiem, czy to jest takie mądre, ponieważ my nie dogonimy Ciri. My nie dogonimy francuskiego magazynka AMX-a 1357 i bohater doskonale ogarnia to i świadomy, że lepiej będzie wrócić bliżej swojej bazy. Bo już teraz na lodowcu wiemy, że sytuacja wygląda tragicznie. O, tutaj lekka pomyłka, wjechaliśmy w skały. No to się zdarza, taki, można powiedzieć, rak mózgu, prawda, na sekundę. Na lodowcu rywale przebili się. Tam wiemy, że jest Borsig, Waffentrager, RHM, jest KW-3, jest T-20, jest Lew, 4 pojazdy, ale one nie wjeżdżają jeszcze na naszą bazę. One mają teraz wybór. Albo będą jechać środkiem nad, w sumie pod mostem, albo też, moi drodzy, udadzą się na kapa, więc bohater, póki nie wie, gdzie oni jadą, zostaje tutaj. To jest taka idealna półeczka, z której mamy kontrolę nad większością mapy i spokojnie strzelamy sobie w E25, które przesadziło, niepotrzebnie wyjechał tak pewnie. A tu, moi drodzy, już piąty, bardzo fajny cel, jak Panther 2, mierzymy w bok, mierzymy, trafiamy we front, ale i tak wchodzi, ponieważ każdy raczej wie, że jak Panther 2, to za dużo pancerza nie ma. To już Ferdek jest nawet twardszy. No i teraz z już piątym fragiem na koncie bohater chyba chciał wracać, ale coś mówi mu, że nie, jeszcze za wcześnie. I to była świetna decyzja, ponieważ wciąż na środku pojawiają się cele. Dlatego też zalecam wam, moi drodzy, mieć
dużo miniapę. Jeżeli ktoś ma słabszy wzrok jak ja, może mieć taką, może mieć większą. Ja wolę mieć dużą minimapę, wtedy lepiej dostrzegam te czerwone kropki i podejmuję lepsze decyzje. Tutaj, moi drodzy, widzimy, że na środku jest lew. Jest tutaj w okolicy także ten francuski magazynek, ale i skorpion, który chyba będzie chciał jechać mostem. Mierzymy, moi drodzy, mierzymy i pojawia się super haircut, który przesadza bardzo, wyjeżdża niepotrzebnie. Bierzemy i oczywiście wbijamy szóstego fraga, bo tutaj nie dało się pomylić. Sześć fragów, specjalista, ale do gry wkracza Babo, który trafia nas za 180. Po prawej stronie pojawia się skorpion, dystans ogromny, mierzymy w ruchu, nieskupiony celownik, ogłuszenie, a i tak przepięknie trafiamy. Siódme zniszczenie i strzał z woleja w sumie, który nie miał prawa wejść, a wszedł. Coś pięknego, że takie strzały mogą nam wchodzić z tylu metrów. No ale bitwa wciąż wygląda źle. 7-10. Nasi sojusznicy, okej, są i to są tacy sensowni sojusznicy. Mamy do pomocy RHM-a. Mieliśmy. Mamy Charioteer, mamy T25x2 i mamy Arte. To są cenne pojazdy. To nie jest jakiś tam, powiedziałbym, T20, tylko to są takie pojazdy, które mogą przybijać, mogą strzelać fajnie. Z tym, że my sami jesteśmy oddaleni od sojuszników. I to miejsce jest niestety złe. Kiedy popatrzycie sobie na to miejsce z góry, jakie są zagrożenia? Na logikę. Możecie dostać strzały stąd. Tutaj stojąc dostaniecie od Arty. Możecie być także zaatakowani z środka i ze strony mostu. Dlatego bohater już teraz z babokiem, zobaczcie, wycofuje się bardzo inteligentnie, jedzie w miejsce, gdzie będzie mógł faktycznie zasięgnąć pomocy sojuszników i lepiej przygotowuje się na pewny już szturm. Bardzo fajna gra. Jedziemy, moi drodzy, w stronę pułki. Pułki, która jest z obu kapów. Jedna jest na północy, jedna na południu. Ale ta pułka nasza jest o tyle fajniejsza, że tutaj są jeszcze takie potężne krzaki, które umożliwiają fajne zakampienie się jakimś pojazdem. Z tym, że wiadomo, nie wiem, kto tutaj będzie, raczej babok co najwyżej, aby strzelać w te podjeżdżające lodowcem czołgi, jak na przykład taka W3. A co z nami? My, moi drodzy, powinniśmy trzymać bardziej lewą stronę, ponieważ ten T25... No ja nie za bardzo jestem pewny, żeby on ogarniał. Wydaje mi się, że on tutaj, moi drodzy, może średnio to wszystko kontrolować ze swoim pancerzem i właśnie liczbą HP. Już dostał piekielne strzały. No właśnie, o tym mówiłem. A nasza konstrukcja jest o tyle fajna, że ma twardą wieżyczkę i na spokojnie możemy tutaj, moi drodzy, strzelać w te podjeżdżające pojazdy. Tylko bałbym się Arty. Jeżeli chodzi o podświetlanie, to polski czołg jest o tyle lepszy od takiego ISA-3A Defendera, że ma naprawdę fajny zasięg widzenia, 380 metrów. I to mówię bazowo, jak macie wentylację i inne cuda na kiju, to nawet 400 parę. Także podświetlanie nie jest problemem i tutaj wszystko będziemy ładnie widzieć. Z tym, że ten AMX podjechał chyba mostem przy górce bardzo mądrze i jego tutaj nie udało się już dopaść. Może przywali mu Arta. Bohater musi tutaj jeszcze przynajmniej wytrzymać 5 minut. Bo w ciągu tych 5 minut rywale prawdopodobnie będą go szturmować, podjeżdżać. Pojawia się Revaloris. Bardzo dobrze byłoby mu przymierzyć w bok i fantastycznie trafiamy go za 445 w gąskę. Ktoś z was może bardzo też fajnie zapytać, a dlaczego on tak troszeczkę pod kątem boczkiem wychyla, aby mieć lepsze opuszczanie? Na boku jest 10 stopni, na froncie jest 8, dlatego delikatnie bokiem się ustawia, aby lepiej wziąć działo w dół i móc strzelać nawet w te czołgi bardzo nisko położone. Podjeżdża stokowe T20. Od razu staje przywitane bombą za 383. My tracimy, moi drodzy, sojusznika w amerykańskiej niszczarce. Lew, zobaczcie na ogrysku. Z lewej strony podjeżdża AMX, który błyskawicznie kończy ściri naszego sojusznika w Arcie. Ale my eliminujemy tego ważnego magazynka i sytuacja robi się troszkę bardziej wyrównana. Przewaga rywali jest oczywiście ogromna, ale oni mają ogryski. I to jest ta nasza silna strona. My możemy ich wszystkich na hita sprzątnąć, ale
Nie lwa. W lwa najlepiej byłoby zadawać pocisk HE. Charioteer bardzo głupio wyjeżdża bokiem, dostaje strzał i to jeszcze od Arty. Teraz jest już na 200 HP. Lada moment wyparujemy, mierzymy z HE-ka w T20. Dostaje za 182. Troszkę zły wybór HE-kiem strzelać w T20. Lepiej byłoby strzelić w lwa i już się go pozbyć. Teraz lew wychyla. Mierzymy w jego wieżę. Strzał? Nie. Charioteer wyjeżdża od prawej strony. Na pewno go zdejmą. Kończą go, jesteśmy sami, moi drodzy, na 7 rywali. Mierzymy w lwa, czy wejdzie za 100? Haekiem nie przebito pancerza, coś tragicznego. Jak ta gra bywa czasami irytująca. Mierzymy kolejnym haekiem w tego lwa, teraz bardziej w bok. Czy wejdzie? Trafiamy go za 64. To jest naprawdę bardzo pechowe, bardzo, bardzo pechowe. Czy teraz ten przedostatni haek zabije w końcu tego lwa? Przebija nas lew, my mierzymy mu wieżyczkę i trafiamy go za 64. Teraz dobrze byłoby zmienić amunicję, bohater ładuje pocisk przeciwpancerny. Dobry wybór, biorąc pod uwagę, że haeki raczej nie przebiją T20 od frontu. Po lewej stronie widzimy już niemieckiego TDK. Zobaczcie, jest tutaj, mierzy w naszą stronę. Bohater w końcu go dostrzegł. Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Mierzymy, ale fatalnie podujemy. Bohater nie przymierzy, musi mierzyć do końca. To nie jest dobry moment na takie kalafiorki. Mierzymy, z prawej strony pojawia się KW3 Borsik, odbija się, a my nie popełniamy błędu. Teraz ładujemy pociski goldowe. One tutaj KW3 na pewno przybiją. Bohater cały czas ustawiony tak, aby Arta, niemiecki GW Panther, nie miał na niego bicia. KW3 zniszczone. Z sytuacji bardzo słabej, na 7 rywali zostaje 4. I to tak naprawdę same ogryski. 6 sekund do przyjęcia bazy. Wychylamy się z lewej strony, mierzymy w Ciri na nieskupionym celowniku, ale zbijamy kapa. Niestety to wszystko kończy się plombą od Baboka. Za bardzo się odsłoniliśmy, no to jest prawda. Ale teraz już powinniśmy wyjechać, moi drodzy, i dobić tego rewaloriza szczególnie. T20 mierzymy. Losuje 435 uszkodzeń i zostaje Revaloriz. Popatrzcie na fragi, my mamy ich 13 na koncie, ale martwi mnie to, że do końca bitwy zostaje 45 sekund. Revaloriz gdzieś tutaj na pewno jest. My, moi drodzy, używamy zestawu naprawczego i apteczki, aby być tutaj w pełni gotowym do walki. Revaloriz jest na jeden strzał, wyjeżdżamy, mierzymy. Nie, bohater zwalnia tempo. Wyjeżdża niestety troszkę za bardzo bokiem, ale Revaloriz odbija się, a my nie popełniamy błędu. Wbijamy 14 fraga, ale do końca 23 sekundy. Nie wiadomo, gdzie jest Arta. Wiemy tylko, że strzelała z środka. Teraz trafia nas po raz kolejny za 224, 12 sekund. My już nie mamy kolejnej apteczki. Jedziemy, podjeżdżamy, szukamy tej Arty. Ona może gdzieś tutaj być, ale raczej jest trochę dalej. 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda. I bitwa kończy się remisem, ale z 14 fragami. Przepiękna obrona polskiego gracza, który miał naprawdę bardzo trudne zdanie i wykazał się, i wątpię, żeby tak naprawdę mógł zrobić w tej bitwie więcej. No uważam, że naprawdę trudno tutaj było mówić o wygranej, no po prostu ta Arta była za daleko. I tyle. Mam nadzieję, że, moi drodzy, ta bitwa wam się spodobała. Ekspert od 50TP prototyp i życzę wam samych fajnych bitewek w dniu dzisiejszym i w każdym kolejnym. Do zobaczenia, piąteczka. Cześć!